Patronem medialnym serialu jest Berserk Labs Ekipa. Sześć nierozłącznych kumpli, jak trzy nierozłączne paski na dresie. Spejson, mięśnie. Wojtas, prawo jazdy and polonez. Falo, mózg. Tak liczę się, Kalinka, ciężko. Oj. O, Halinka. No, spróbuj tylko pryknąć. Halinka, ona chyba chce coś powiedzieć. Słyszałaś? Wyszeptała litości. Ty możesz nawet krzyczeć litości. Nie wpuszczę do domu skunksa. Na balkon! Skunksa, kurczę. Napycha babsko człowieka dzień w dzień tymi mielonymi skurwysynami, a potem się dziwi, że... A może ja jestem Jaroszem? Nawet dupsko nie wytrzymało i przemówiło ludzkim głosem. Taka jesteś cwana? To ja będę cwańszy. Pokonam cię twoją własną bronią, wiedźmo. Nie tak znowu wysoko. Raptem drugie piętro. No dobrze. Do odważnych świat należy. Skoczę na te ksaki. Hopla! O Jezu! Myślę chuj. Idę wabank. No i mówię jej, Marzena, to się bierze do gęby, bo jak będziesz tak tylko miętoliła w łapach, to się w końcu ułamie. Zresztą w te albo we w te, bo mi się piwerko wygazuje. Ta tak popatrzyła na mnie, taką złą minę zrobiła. No myślę se trochę za odważnie. Spłoszyłem. A ta nagle otwiera zioba i nura. Ciach, ciach, ciach i po sprawie. Szybko poszło, bo mnie wzięła z zaskoczenia. Mówię jej, no, respekt za umiejętności. A ta, że ma taką znajomą, najbardziej doświadczoną w Warszawie i że ta jej wszystko powiedziała, co i jak dlatego tak dobrze umie. Myślę se niezły szlał z tej koleżanki. Pytam, co to za jedna, a ta, a, że taka tam jowita puczyk. O kurna, to się nazywa tak samo jak twoja siorka. Debil. Halo, chłopacy. Chłopacy, sprawa jest. Chcecie zarobić parę groszy? Parę to znaczy ile? No nie wiem, no na przykład... Stowa! O, tylko tyle zgoda. Co mamy zrobić? Potrzebuję trucizny, ale nie jakiejś tam zwykłej trutki na szczury, bo po takiej to miała tylko sraczkę przez jeden dzień. Ta cholera zeżre wszystko. Potrzebuję trucizny, co pośle tą czarownicę Halinkę do piachu. To jak? Załatwicie? Załatwimy. Ty no falu, ale otruć, to już za duży przypał. Ja wiem, co robię. 22 przy śmietniku, weź ze sobą szmal. Całość w używanych, nieoznakowanych banknotach. Dobra, będę, sayonara. Ty no teraz to już przegiąłeś. Jak nic, pójdziemy siedzieć, a w pierdlu zrobią nam z dup stadion Polonii. A wiecie, co to znaczy? Zawsze i wszędzie Polonia jeba... Cio, nie będziemy nikogo truć. Stulej wisi mi przysługę, czyli za darmo da mi śmieszne piguły. Powiemy palecie, że to trucizna, a ten dorzuci je żonie do mielonych. Zgarniemy stówy i jeszcze będziemy mieć bekę z paletowej na fazie. Ty dobre. Śmiecie wyrzucić, bo się skapnie. Wiesz co, Halinka? Pies mnie jebał. Już mi nawet te mielone zaczęły smakować. No, no. Tylko bez przeklinania. Przy obiedzie. I chyba... Miałaś rację. To od tego piska tak twierdziałem. A nie od twoich kotlecików. A co ty się tak przymilasz? Zmalowałeś coś? No gdzie zmalowałem? Mówię tylko, że dobre. No co tak długo? Mniej miałaś, a dłużej jest niż ja. Nie mniej, tylko więcej. Zamieniłam talerze, bo za mało kartofli sobie nałożyłam. Co? Pfff!
Do niecodziennej sytuacji doszło dzisiaj na warszawskim Grochowie. Policja aresztowała 60-letniego mężczyznę, który po zażyciu środków odurzających nieznanego pochodzenia tańczył zupełnie nago na środku ronda wiatraczna w rytm odgłosów wiatrów wypuszczanych... Przepraszam, że tak powiem, po prostu w rytm wypierdywanej polki galopki. Poproszę o materiał. Matko, jaki smród, chłopie, już pół biedy, że sobie z ptakiem na wierzchu śmigasz. To by upomnienie wystarczyło, ale tak zagazować całe rondo... Do radiowozu.